Na alejach Jana Pawła II odbył się kolejny protest przeciw puszczeniu tirów z autostrady do miasta. Znaczy, dzisiejszy protest wyniknął z tego, że nagle Generalna Dyrekcja, pan minister transportu podjął decyzję, że w najbliższym czasie otworzy odcinek autostrady od Szarowa do Tarnowa dla samochodów powyżej 12 ton. My się na to nie godzimy. Nie godzimy się dlatego, że mimo wcześniejszych zawartych umów pan minister cofnął decyzję budowy wschodniej obwodnicy miasta Tarnowa, która rozwiązałaby te wszystkie problemy. No niestety ma paść decyzja w ciągu najbliższego tygodnia, z tego co wiem, o udrożnieniu tej autostrady. To znaczy, że tędy przez te osiedla mieszkaniowe w okolicach, gdzie mieszka 31 tysięcy ludzi, w okolicach, gdzie jest szpital wojewódzki, który leczy różnego rodzaju schorzenia, no niestety to się będzie odbywać. Protest jest o to, aby miasto Tarnów nie, jak to się mówi potocznie, nie zajechały tiry. Czyli odcinek, który jest wybudowany Kraków-Tarnów, on w tej chwili przymierzają się nasi osoby, które rządzą Tarnowem, do tego, aby puścić, otworzyć ten odcinek dla tirów, który do tej pory był zamknięty. W związku z tym wszystkie całe tiry pójdą tutaj tą ulicą Jana Pawła. Jest to bardzo duże obciążenie dla mieszkańców i osiedli pobliskich. Tu jest osiedle Zielone, tam Westerplatte, Jasna 2. Nie wszyscy jednak popierają tego typu wydarzenia. Proszę zwrócić uwagę na ilość uczestników tego protestu. Tu jest więcej po prostu gapi niż ludzi, którzy tutaj mieszkają. A jeżeli by było takie zagrożenie, to proszę zwrócić uwagę, że byłoby bardzo dużo uczestników, a tu jest więcej po prostu gapi i tak jest moje na ten temat zdanie. Chyba komuś zależy na tym, żeby tu robić jakąś zawieruchę albo żeby się po prostu tutaj znaleźć, że takie coś się dzieje. W ogóle jestem bardzo zdziwiony tym. No. Uważam, że jeżeli tak jest stan po prostu jaki jest, no to gdzie te tiry w sumie mają jechać? Jeżeli jest niedokończona droga A4 w kierunku Dębicy i Rzeszowa. Protest trwał 2 godziny. Spowodował on utworzenie się ogromnych korków na ulicach miasta.